Były emocjonujące występy, przemówienia, wspaniała oprawa, mnóstwo kibiców i oni, gwiazdy polskiej siatkówki. Przed meczem reprezentacji Polski z Iranem na ulicy Korfantego swoje tablice z odciśniętymi dłońmi odsłonili Łukasz Kadziewicz, Andrzej Wrona, Paweł Zatorski, Karol Kłos, Marcin Możdżonek i kapitan biało-czerwonych Michał Kubiak. Jako pierwszy tablicę odsłonił wicemistrz świata z 2006 roku Łukasz Kadziewicz, dla którego, jak sam przyznaje, to wielkie wyróżnienie. Wielka chwila dla siatkówki, bo przecież Katowice to momenty i chwile, które wy bardzo dobrze wspominacie tutaj w tym miejscu. Jasne, wielka rzecz, wspaniałe miasto, w które kojarzy się bardzo z siatkówką. Możemy budować piękne nowe obiekty i budujmy ich jak najwięcej, ale wchodząc do Spodka mamy to coś, czego nie zważymy ani nie zmierzymy. Atmosferę i historię. Dla mnie jest zawsze ogromną przyjemnością, wchodząc do tej hali, nawet jak jest pusta, to cały czas te ciarki, adrenalina, bo pamiętam lata, w których występowałem tutaj w reprezentacji Polski. Były to dla mnie momenty, których nie zapomnę nigdy. Katowice to mekka polskiej siatkówki. To tu, w Spodku, w 2014 roku Polacy zdobywali Mistrzostwo Świata. Dlatego wybór umiejscowienia Alei Gwiazd był prosty. Absolutnie nie jest to żadnym odkryciem. No to tutaj w końcu reprezentacja Polski w 2014 zdobyła Mistrzostwo Świata, ale bardzo cieszy mnie ten trwały znak, który dzisiaj zapoczątkowaliśmy. To jest ławeczka z Pucharem Świata zdobytym właśnie tutaj w Katowicach, gdzie każdy sobie może zrobić zdjęcie na tle tej szczęśliwej hali sportowej, jakim jest Spodek, ale i również Aleja Gwiazd, czyli poszczególni siatkarze, którzy o te złoto walczyli, którzy się bardzo mocno wpisali w całą w historię siatkówki w tych ostatnich latach, więc z tego się bardzo cieszę. Na razie 6 odcisków, ale miejmy nadzieję, że to się będzie rozprzestrzeniało aż do samego rynku naszego miasta. Mecz Polska-Iran był okazją do pożegnania mistrza świata, libero reprezentacji Polski Krzysztofa Ignaczaka. Krzysiek, dzisiaj chyba łezka wokół się zakręci, prawda? No nie wiem. Ja nie wiem, jakie emocje będą mną targały. Na pewno ogromne, bo wiadomo, że to wracają wspomnienia i te pozytywne, i czasami te negatywne, no bo wiadomo, że i zarówno były porażki, jak i zwycięstwa. Zobaczymy, jaki był bilans, czy było więcej porażek, czy zwycięstw. Ale cieszę się, że mogę stanąć tutaj jeszcze raz przed polską publicznością, założyć ten biało-czerwony trykot z orzełkiem na piersi, no i na pewno no to takie wielkie chwile dla sportowca, schodzić ze sceny, jak to ktoś śpiewał kiedyś, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. No i tak melancholijnie będziemy kończyć. A plan na przyszłość już masz, czy na chwilę jakaś przerwa? No plan na przyszłość już był od dawna, to nie jest tak, że te decyzje są podejmowane tak ad hoc i w tym momencie już jakby plan naprawczy i dalszego naszego egzystowania na tym ziemskim padole jest, więc tutaj jak najbardziej kilka projektów do realizacji, które sobie założyłem, będziemy wdrażać. Debiut Ferdinando de Giorgiego lepiej nie mógł się udać. Zakończył się jednak pewien etap w polskiej siatkówce. Panie Krzysztofie, dziękujemy.